Cześć! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Lublinie i pokażę Wam dzisiaj to miasto. Zapraszam! Naszą podróż rozpoczynamy od lubelskiej trasy podziemnej mieszczącej się na rynku. Trasa podziemna jest bardzo ciekawa. Najpierw wchodzimy, to widzimy takie dwie makiety. Jedna grodu dawnego, druga miasta już potem. Wejście jest o tutaj. Tutaj mamy taką ładną niebieską kamienicę. Tam jest brama krakowska. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. A pod koniec jest taki film, który tam pokazuje, że najpierw zwiedzamy miasto, a potem jest pożar, wybuchy i po prostu pożar. A skąd wzięła się nazwa Lublin? No, z tym się wiąże ciekawa legenda, bo kiedyś król jechał sobie tutaj w okolicy Lubelszczyzny, w okolicy Lublina. Gród jeszcze wtedy nie miał nazwy. Pyta się wszystkich, no tam całą ekipę, która z nimi jechała, czy wiedzą, jak ten gród się nazywa. Oni nie wiedzieli. Na szczęście nad Bystrzycą rybacy łowili ryby. I król tam podjechał do rybaków i tam się zapytał, jak się nazywa. Ludzie nie wiedzieli. Dlatego król dał pomysł, że nazwiemy osadę tak jak będzie nazywać się ryba wyłowiona w sieci. I zarzucili sieci i do nich wpadły dwie ryby, szczupak i lin. Król mówi tak, szczupak to wilk grzeczny, że nie chce, żeby mieszkańcy osady zakibeli. Lin zaś to ryba łagodna, więc wybierając dwojga. Szczupak i lin. Szczupak albo lin. Szczupak lub lin. Mówi tak, już wiem, odtąd wasz gród zwie się Lublinem i zadowolony jedzie dalej. Jest jedno miejsce w Lublinie, którego broń Boże nie wolno dotykać. Ten kamień tutaj to kamień katowski, na którym kiedyś kat wykonywał egzekucję. I nie wolno go dotykać, bo przynosi to pecha. I ponoć naprawdę to działa, ale z nim wiąże się też bardzo ciekawa legenda. Dawniej ten kamień stał na krakowskim Przedmieściu. Potem i tam mówi się, że ścieli głowę niewinnemu człowiekowi. I potem, gdy już przenieśli ten kamień na plac rybny, no to już tam on nie pełni tej funkcji i pewnego razu do miasta przyjechał piekarz, który potrzebował takiej podstawki pod piec i właśnie go wmurował. I potem piekarz oczywiście szybko zginął. I właśnie każdy, kto próbował go wmurować w te mury, w swoją kamienicę, ginął. Niedaleko kamienia znajduje się wieża trynitarska, na której mieści się punkt widokowy. Na wieży prowadzą wąskie, drewniane schody. Naprawdę są one tutaj bardzo wąskie i jest trudno się minąć, bo schody prowadzą w dwie strony.
Ile obrazów już leś. Przepiękne. Makieta nieistniejącej fary lubelskiej. I stała ona w miejscu, które dzisiaj nazywa się Placem po Farze. Relikwie w kształcie trumny. Brama krakowska, nowy ratusz, krakowskie przedmieście, rynek i zamek. A tutaj, za tą aleją, znajdują się ogródki działkowe. I dlaczego nie wykorzystano dawniej takiego świetnego terenu w centrum miasta? A dlatego, że tam znajdowało się dawniej jezioro, którego już dzisiaj nie ma, ale znajdują się tam podmokłe tereny. I właśnie no, nie mogli tutaj budować różnych budynków, dlatego są tutaj ogródki działkowe. A w tle widzimy Świdnik i lotnisko Lubin, z którego funkcjonuje najkrótsze połączenie. Łączy ono Lubin z Warszawą. Katedra. Nie wiem czemu, ale ta ulica przypomina mi trochę ulicę Piotrkowską w Łodzi. Dochodzimy na plac Litewski. Tutaj mamy wielki obelisk Unii Polsko-Litewskiej. Tam za kilka minut będą takie specjalne pokazy fontan. A tutaj jest taka nowa, ciekawa atrakcja. Takie wielkie koło, przez które widać na żywo Wilno.
legenda o Tarzino. Dawno, dawno temu w Lublinie żyła sobie biedna wdowa. Pewnego dnia jej dom został napadnięty i spalony przez bogatego szlachcica. Pokrzywdzona wdowa wniosła sprawę do sądu. Niestety, sędziowie oślepieni złotem bogatego szlachcica wydali niekorzystny dla niej wyrok. Zrozpaczona kobieta zwróciła się więc do Trybunału w Lublinie. Chciała sprawiedliwego wyroku i odzyskania choćby części majątku. Jednak i tutaj przekupieni przez szlachcica sędziowie wydali wyrok niesprawiedliwy. Oszukana kobieta w rozpaczy wykrzyknęła takie oto słowa. Nawet diabli uczciwie go sądzili. Obecni na sali przelękli się, ale nie sędziowie. Oni się bowiem ani Boga, ani diabła nie bali. Przed sąd zajechał powóz z trzema elegancko ubranymi gośćmi. Smród siarki wypełnił salę. Zamiast odgłosu kroków wszyscy usłyszeli stukot kopyt. Oczy przybyłych miały przerażający wygląd. Znajomi zasiedli za stołem sędziowskim i wznowili proces. Świadkowie nie odważyli się teraz kłamać, mając przed sobą diabła za sędzią. Diabeł wydał nowy wyrok. Wdowa odzyska zagrabione mienie do zawyżką. By dodać wagi znaczenie stosu, diabeł położył swoją rozpaloną dłoń na stole. Wtedy to Chrystus na krzyżu, wiszącym w sali sądowej, uronił łzę i odwrócił głowę. Zapłakał, nie mogąc znieść tego, że diabli wydają wyrok bardziej sprawiedliwy niż ludzie. Po wielu, wielu latach stół z wypaloną na nim tarcie łapą możemy obejrzeć w Zamku Lubelskim, a krzyż z Chrystusem, który odwrócił wtedy głowę, w Archikatedrze Lubelskiej. Podsumowanie. Punkt pierwszy. Architektura. Architektura, no naprawdę, też jedna z najładniejszych w Polsce. Dlatego dajemy 10 punktów. Zieleń. Teraz jesteśmy o godzinie 22 na Placu Litewskim. Jest jej bardzo dużo, dlatego też dajemy 10 punktów. Klimat.
Naprawdę, miasto inspiracji, czyli Lublin, ma naprawdę super klimat. To też dajemy 10 punktów. I zadbanie. Naprawdę, Lublin jest piękny. Zadbanie naprawdę jest ładne, dlatego dajemy 9,5 punkta. To było na tyle, trzymajcie się, no i pa, pa!